tu jeszcze resztkę kawy ze śniadania, że tak powiem, porannej kawy. Taki ogromniasty kubek z Duki. On jest naprawdę duży. Ja piję kawę z gigantyczną ilością mleka, które spieniam w takim spieniaczu do mleka z Chipo, który jest absolutnie rewelacyjny. Więc resztka kawy, ale chciałam Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, bo od śniadania już minęło trochę czasu, gdyż jest godzina prawie że pierwsza. I zrobiłam sobie jeszcze szejka. Nie szejka, koktajl truskawkowy, który był po prostu z truskawek, mleka i, znaczy mrożonych truskawek, mleka i czego, i odrobiny białka, ale o smaku waniliowym i było pyszne. Więc chciałam Wam jeszcze podać jedną rzecz, ponieważ kupiłam jakiś czas temu, jedną ręką to jest trochę trudno zrobić, w TK Maxie takie słomki wielokrotnego użytku, metalowe, one mają taki kolor rose gold, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, bardzo ładne, takie metaliczne, chyba tak, słomki i były cztery w zestawie, dwie takie jak możecie zobaczyć już tutaj zgięte, ich się nie da w żaden sposób wyprostować ani pozginać, no one już tak po prostu są wyprofilowane, więc dwie były takie i dwie zupełnie proste, bardzo mi się spodobały. Więc je po prostu kupiłam i od tego czasu jakoś nie miałam okazji ich używać i leżały. I do tego, tu jeszcze jest czyścik, co jest fajną sprawą, no bo wiadomo, że nie zawsze, no czyścik jak czyścik. Nie jest łatwo wymyć taką słomkę w środku. Tego zapakowane są w taki woreczek, także kupiłam je chyba 2 miesiące temu. No nie miałam jeszcze możliwości ich używać, okazji. Też nie brudny jakiś ten blat, muszę cię umyć łazienkę. Także dzisiaj był ich rozdzielczenie słomki. Bardzo mi się z niej wygodnie piło, nie zatykała się. Zobaczymy jak się będzie ją czyścić, no ale kosztowały chyba 30 zł. I było ich tam całkiem sporo, był ogromny wybór kolorów, ilości, bo były też takie po 6. Można było kupić więcej, które TK Maxx. Bardzo ładnie wyglądają, podobają mi się. Tak właśnie będzie wyglądać teraz moje stanowisko pracy, czyli prasowanie. Tutaj mam całkiem sporo rzeczy, prawda? Dzięki Bogu nie wszystko muszę prasować, no bo ręczników nie będę. Piżam raczej też nie zamierzam. Przyniosłam sobie trochę wieszaków, także uporam się teraz z tym. I ja lubię zresztą prasować, więc to nie jest dla mnie jakiś wielki problem. Natomiast zazwyczaj robię to tak, że prasując, puszczam sobie właśnie jakiś film albo serial. Dzisiaj chyba spróbuję nowego papieża. Chociaż, czekajcie, nowy papież to jest nowy serial, a chyba był młody papież, którego ja też nie widziałam. No, wybiorę sobie coś tutaj za chwilę. Bardzo lubię... Położę Was, będzie mi wygodniej. Bardzo lubię serial Wataha. Teraz jest 3 sezon, ale wydaje mi się, że oni mają nowe odcinki. O nie! Mam ostatni odcinek, więc już wiem, co będę oglądać. Wydawało mi się, że są w poniedziałki, a nie w piątki. Także będę sobie oglądać Watahę, prasować. Nalałam sobie tutaj też dla przyjemności lampkę czerwonego wina. Tutaj mam zaparzoną świeżą herbatkę. Bardzo zresztą dobrą to jest herbata taka z mango sypana z Biedronki, ale ona ma fajny skład, bo tam nie ma niczego niedobrego. Tutaj jeszcze stoi woda, bo ja mam zawsze w łóżku wodę, żeby nie było, że to jest coś innego. Także wino, co prawda jest dopiero godzina 15:30, ale jak możecie zobaczyć za oknem jest po prostu mega depresyjnie i smutno. Także gdzieś na świecie już na pewno jest 18, więc wino jest wskazane. Jest sobota, mam wolny dzień, będę po prostu sobie chillować w domu, także napiję się lampki i będę oglądać, prasować. A później przyniosłam to coś, czyli rzecz, która służy do, urządzenie, które służy do golenia swetrów, dlatego że mam na sobie sweter, który zaraz Wam pokażę. To jest ten granatowy sweter, ja go często pokazywałam w filmach, bo ja go bardzo lubię, ale on mi się już dosyć mocno tutaj
zmechacił, także będę go później po prostu, w szczególności tutaj na rękawach, o, będę go później odkłaczać i może wezmę jeszcze kilka innych swetrów, które też potrzebują delikatnego odświeżenia, także zajmę się tym później, bo wczoraj już walczyłam z jednym, także dzisiaj dokończę tą nierówną walkę i pokonam je, po prostu je odświeżę trochę, bo jednak, no nie ukrywajmy, człowiek po prostu chodzi, ociera tutaj rękami, czy płaszcz, jak mamy ubrany na sweter, albo torebkę na przykład bezpośrednio na swetrze. Ja często noszę takie torebki przekładane przez ramię, więc ociera się to i te rzeczy mają prawo się troszeczkę tak właśnie kulkować, więc będę go musiała trochę ogarnąć i tym się zajmę, podejrzewam, po tym prasowaniu. Przyniosłam lampę, żeby może było coś widać też na tym nagraniu, także razi mnie tutaj w oczy i zresztą ta lampa strasznie grzeje, nie ukrywam też przy okazji, więc ten sweter jest mi teraz zupełnie niepotrzebny. Wyczucie czasu, ponieważ tak, opróżniony pojemnik, tu jeszcze zostało mi trochę wieszaków, bo musiałam ich sobie donieść. Ręczniki muszę odnieść, część rzeczy już tam też zaniosłam na miejsce. Idealne wyczucie czasu, dlatego że właśnie skończyłam oglądać ostatni odcinek. Jest mi trochę przykro, w sensie przykro dlatego, że nie wiem, co teraz będę miała oglądać. Ciężko mi jest teraz znaleźć sobie coś, co mi się podoba i co mnie wciągnie, więc trochę żałuję, że to już koniec, bo będę musiała znowu szukać czegoś nowego. Co do swetra, też już kończę. Nie jest idealnie, bo on ma taki dosyć gruby ten splot i generalnie to jest taką fakturę, że te włoski i tak będą takie wystające, ale jest na pewno lepiej niż było, w szczególności tutaj ogarnęłam jakby pod pachami i na rękawie po tej stronie jakby od ciała, które jest jak nosimy, tu jest już na pewno lepiej niż było, także to też już w zasadzie skończyłam robić, także mogę zwijać manatki. Wszystko skończyłam, tylko wina nie dopiłam, no ale w sam raz zajęło mi to ile? Godzinę, no bo tak godzinę trwał odcinek, także za chwilę pokażę Wam, że tak powiem, się dopiero jak już tu ogarnę. To wszystko odniosę na miejsce. Jak sobie przypomnę te czasy malowania paznokci i tego, że potrafiłam je malować praktycznie co drugi dzień, bo one za chwilę się rozwalały, albo gdzieś jakiś był odgniot, albo odpryskiwały te lakiery. Strasznie szybko te paznokcie trzeba było poprawiać i zmieniać. Pamiętam, że to była niesamowita walka z tym normalnym lakierem. Na pewno dużo łatwiej i wygodniej jest funkcjonować w takich hybrydowych paznokciach, dlatego że no trwałość, ale stwierdziłam, że no u stóp nie potrzebuję aż takiej trwałości, bo też te paznokcie nie są tak bardzo narażone na wszystkie czynniki zewnętrzne, nie wiem, chemię podczas mycia naczyń albo innych rzeczy, także nie będę robić sobie tam hybryd, bo mi się po prostu nie chce. I wyciągnęłam właśnie pudełko. Ja mam takie pudełko z... nie był dobry pomysł, z Sephory. Można, jak się robi zamówienie online, to można poprosić, wybrać sobie opcję, żeby zapakowali nam właśnie takiego pudełka. One są większe, mniejsze w zależności od tego, ile rzeczy zamawiamy. Są fajne, bo są jakby prostokątne, czy kwadratowe. To nie jest kwadratowe, ale są też prostokątne. Chodzi o to, że łatwo później jest sobie je jakoś usystematyzować w szafkach w łazience. Ja tak przynajmniej mam zrobione, że rzeczy, których nie używam tak codziennie albo sięgam po nie rzadko, to mam pochowane właśnie do tych pudełek. Te pudełka ładnie mi się mieszczą jedno koło drugiego przez to, że są foremne, mieszczą się w szafce, także wszystko jakoś tak ładnie jest poukładane. I w tej właśnie mam, w tym pudełku mam tutaj swoje lakiery, zwykłe lakiery do paznokci. Najróżniejszych w sumie firm, bo jest kilka z Essence. One były bardzo tanie, z tego co pamiętam, te lakiery zawsze. Czy to jeszcze w ogóle żyje, ten lakier? Żyje. Ale zdecydowanie najczęściej, i tych mam najwięcej, kupowałam lakiery z Essie.
Ja z nich, powiem szczerze, byłam bardzo zadowolona, bo był ogromny wybór, pamiętam, kolorów. One nie były natomiast najtańsze, bo tak jak na przykład ten z Essence kosztował chyba niecałe 5 zł czy 6 zł, to te kosztowały coś około 40, 37, 36, coś w tych okolicach. One mają przeurocze niektóre nazwy. Misja paznokcie zakończona i już wiem, dlaczego tak strasznie nie lubiłam tego robić. Dlatego, że malowanie tym zwykłym lakierem to jest jakaś udręka. Ten lakier strasznie szybko zaczyna na paznokciu się... One długo schną, ale on jakby nie jest taki plastyczny jak lakiery hybrydowe, że za każdym razem jak chciałam przejechać jeszcze raz, to on się taki ciągnął, taki glut. Masakra, naprawdę szacun dla dziewczyn, które cały czas malują sobie zwykłym lakierem paznokcie, bo... Jakbym się miała tak codziennie, no nie codziennie, ale męczyć, powiedzmy nawet raz w tygodniu, to miałoby się co chwilę rozwalać, to mnie chyba szlak jasny trafił. Więc teraz będę siedzieć, jak są takie hasła, że jestem bezbronna tylko wtedy, kiedy czekam, aż mi wyschną paznokcie. I właśnie teraz będę czekać pół wieczoru, aż wyschną, znając życie i tak jak pójdę spać i rano się obudzę, to będą poodgniatane, bo tak będzie na 100%, mimo że jest 17, więc jeszcze jest bardzo dużo czasu do pójścia spać. I w związku z tym, że oczekuję, aż wyschną, no to wzięłam sobie tutaj, usiadłam na fotelu, mam komputer na kolanach i będę szukać linków do rzeczy, które pojawią się w najnowszym holu. Mierzymy z Zary z wyprzedaży, poniekąd z wyprzedaży. Także poszukam sobie już teraz tych rzeczy, bo będę później ten film montować, także dodam sobie już gdzieś tam do jakiegoś notatnika linki, żeby później nie musieć ich szukać i wykorzystam ten czas na to. Więc nie oglądam tej strony Zary dlatego, że chcę coś kupić, tylko i wyłącznie dlatego, że muszę je oznaczyć. Czy dodać linki, żeby nie było. Chociaż teraz już jest kolejna tura obniżki i niektóre rzeczy naprawdę fajnie zostały przecenione. Ja na przykład kupiłam teraz, tu Wam zdradzę, bo nie wiem w jakiej kolejności w sumie te filmy się pojawią, ale kupiłam marynarkę, która wyjściowo kosztowała 400 zł, a ja za nią zapłaciłam 159, 160, czyli była przeceniona 60%. Tak. Nie jestem dobra z matmy, ale tak było na metce napisane, więc jak się coś nie zgadza, to jest kwestia Zary, wina Zary. Ale no to jest fajna różnica, bo jak coś jest przecenione 20%, no wiadomo, lepsze to niż nic, ale uważam, że to nie na tym powinna... Czekaj, to jest dwustronne? Ale jaja. Nie. To jest coś innego. Myślałam, że kurtka, którą kupiłam, jest dwustronna, ale to jest inna kurtka, tylko podobna. W ogóle dużo ładnych okryć wierzchnich jest, mam wrażenie, na wyprzedaży i wiecie, że ja mam jakieś zboczenie na punkcie płaszczy i kurtek, ale naprawdę byłam właśnie w Zarze teraz wczoraj, to kilka fajnych płaszczy widziałam i takich misiowatych różnych rzeczy, także jeśli szukacie czegoś takiego, to wydaje mi się, że to jest najlepszy moment, żeby teraz kupić takie elementy, które może nie są ostatnie rozmiary, nie ma oczywiście tego. I znowu będę Wam pokazywała rzeczy, które są niedostępne na stronie. Niedobrze. Mówiłam też w jednym z filmów, że teraz moja pielęgnacja buzi mocno się zmieniła i nie kupuję praktycznie w ogóle kosmetyków do pielęgnacji. Ale weszłam na stronę teraz z Sephory i widzę właśnie, że jest taka paleta różów. Czekajcie. Hourglass. Ładnie bardzo wyglądają te róże. Kurczę... Chciałabym to móc zobaczyć, a musiałabym jechać specjalnie do Katowic, żeby móc sobie zobaczyć, jak ta paleta wygląda. Chociaż podoba mi się. Podobają mi się te kolory. W ogóle ładnie jest to, że one są takie marmurkowe, mi się podoba. Ale nie to chciałam obejrzeć. Chciałam wejść na stronę Sephory. Co tu mamy? Ekskluzywne, dostępne tylko. Okej. Wejść na stronę Sephory, ponieważ nie kupuję za bardzo pielęgnacji do twarzy, bo używam tego, co mi tam moja pani dermatolog zaleciła, ale bardzo się ostatnio wkręciłam w pielęgnację włosów i jest tutaj kilka takich produktów na stronie właśnie Sephory dostępnych od niedawna jako nowe marki i w ogóle wyłącznie na stronie Sephory, na przykład te produkty. Bardzo mnie kusi właśnie ta seria.
zarówno szampon, jak i maska, nie maska, szampon i odżywka oraz ta. I jak tylko zobaczę, że już jestem grubo ponad połową tych kosmetyków, których używam aktualnie, to na pewno się skuszę na którąś z tych serii, w sensie którąś z tych firm. Ten różowy szampon mi się bardzo podoba i oglądałam jakieś nawet ostatnio recenzje tych rzeczy i dziewczyny ze Stanów są naprawdę zadowolone, czy tam z Wielkiej Brytanii. Także poluję teraz na te kosmetyki. O tym też coś słyszałam. Czekajcie, o tu o tym, bo wam nie pokazuję. O tych kosmetykach, że są fajne, a nie są tak strasznie drogie. Tu są akurat nie miniaturki, ale wciąż są na pewno tańsze te kosmetyki niż na przykład to Way albo te, które wam przed sekundą pokazywałam. No, także oglądam, co tutaj nowego, dobrego na stronie Sephory jest. Przejrzę pewnie też dział promocyjny. Krem myjący z cytryną. No, zobaczę, co jest na wyprzedaży, bo dostałam SMS-a, że uzyskałam 10%, także może akurat nie by się je wykorzystało na coś nowego, dobrego.